Nam się wydaje, że organizujemy tą choinkę od zawsze, od kiedy istnieje fundacja. No a tak na poważnie tak, organizujemy co roku, czyli ile istnieje fundacja, tyle było tych choinek. No staramy się, aby takich chwil jak ta dzisiejsza była jak najwięcej. No jest to choinka, jest to Dzień Dziecka, są to święta. To jedyna nasza możliwość, żeby nie rozmawiać o chorobie. To jedyny moment, kiedy możemy się śmiać, rozmawiać o wszystkim innym. Jest to chwila, kiedy tak naprawdę możemy naładować swoje akumulatory i od jutra wracać do ciężkiej pracy. Myślę, że to tak samo dla rodziców, jak i dla dzieci jest możliwość jakiegoś odetchnięcia, oderwania się, wspólnej zabawy, zintegracji przede wszystkim dzieci. Tak, myślę, że to fajny pomysł. Bardzo dobry, ponieważ jest integracja dzieci. Fajnie wszystkie dzieci się poznają i widzą po prostu chore dzieci i są bardziej przyzwyczajone do nich. To jest super pomysł. Powinno być więcej takich akcji. Nie tylko z hospicjum, ale też i z innych. Zgłosiła się Fundacja Pomóż Im do nas, a jako, że bardzo lubimy właśnie takie zajęcia z dziećmi, to postanowiliśmy przyjechać i no, urozmaicić trochę tym dzieciom, pokazać coś takiego nowego, coś innego. Jesteśmy i z jasnej, i z ciemnej strony mocy, ale dzisiaj jak najbardziej po jasnej, po tej dobrej. Dostaliśmy zaproszenie od Fundacji Pomóż Im, aby pojawić się tutaj dzisiaj u dzieciaków i jako, że jesteśmy grupami, które pojawiają się w wielu miejscach, które też udział biorą w takich akcjach charytatywnych, bardzo chętnie z nich skorzystaliśmy z tego zaproszenia, tak? I dlatego tutaj jesteśmy, specjalnie dla dzieci. Mamy tutaj taką postać jak imperialnego gwardzistę, tak? Którego zazwyczaj dzieciaki jednak się boją troszeczkę, potrzebują chwilę takiego dystansu, żeby się zaprzyjaźnić, aczkolwiek po jakiejś chwili jednak zabawa jest przednia, tak? Bardzo podobają im się osoby takie w kostiumach na przykład pełnych, jak tam szturmowiec, tak? Tutaj jak Scout Trooper, Bołsz, takie, które mają hełmy. Jednak to jest naprawdę dla dzieciaków wielka frajda. Czekałeś na to spotkanie? Co o tym sądzisz? Fajni są ci bohaterowie? Tak. Naprawdę. Są fajni. Prawie jak sen widział. Jeżeli ktoś już jest w fundacji, to nigdy z niej nie wyjdzie. Zostaje się członkiem fundacji do końca życia. Tak, mamy dzieci, które są obecnie pod opieką fundacji, czyli dzieci, które są obecnie w hospicjum i ich rodzeństwo, ale również ci, którzy zostali wypisani z hospicjum ze względu na stabilny stan zdrowia i ich rodzeństwo. Jest również rodzeństwo tych dzieci, które od nas odeszły. Także my zajmujemy się nimi przez cały czas. Jeżeli mają tylko ochotę uczestniczyć w naszych imprezach, to oczywiście są bardzo mile widziani. Dlatego mamy tak wiele osób, bo w hospicjum jest teraz około 30 podopiecznych, z tego większość niestety nie może być tutaj z nami. Tylko nieliczni są mobilni, ale rodzeństwo bardzo chętnie przychodzi, stąd dzisiejsza frekwencja jest to około 150 dzieci na choince.